Nie można też bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski. Przede wszystkim jako dziejów ludzi, którzy przeszli i przechodzą przez tę ziemię. Dzieje ludzi, dzieje narodu są przede wszystkim dziejami ludzi, a dzieje każdego człowieka toczą się w Jezusie Chrystusie. W Nim stają się dziejami zbawienia. Dzieje narodu zasługują na właściwą ocenę wedle tego, co wniósł On w rozwój człowieka i człowieczeństwa, w jego świadomość, serce, sumienie. To jest najgłębszy z rąb kultury, najgłębszy jej nurt. To jej rdzeń i siła. Otóż tego, co naród polski wniósł rozwój człowieka i człowieczeństwa, co w ten rozwój również dzisiaj wnosi, nie sposób zrozumieć i ocenić bez Chrystusa. Powiedział ksiądz Skarga w jednym ze swoich kazań sejmowych. Ten stary dom tak urósł, a wiatr go żaden nie obalił, bo korzeń jego jest Chrystus. Trzeba iść po śladach tego, czym, a raczej kim na przestrzeni pokoleń był Chrystus dla synów i córek tej ziemi. I to nie tylko dla tych, którzy jawnie weń wierzyli, którzy go wyznawali wiarą Kościoła, ale także i dla tych pozornie stojących opodal, poza Kościołem, dla tych wątpiących, dla tych sprzeciwiających. Jeśli jest rzeczą słuszną, aby dzieje narodu rozumieć poprzez każdego człowieka w tym narodzie, to równocześnie nie sposób zrozumieć człowieka inaczej, jak w tej wspólnocie, którą jest jego naród. Wiadomo, że nie jest to wspólnota jedyna. Jest to jednakże wspólnota szczególna, najbliżej chyba związana z rodziną, najważniejsza dla dziejów duchowych człowieka. Otóż nie sposób zrozumieć dziejów narodu polskiego, tej wielkiej, tysiącletniej wspólnoty, która tak głęboko stanowi o mnie, o każdym z nas, bez Chrystusa. Jeśli byśmy odrzucili ten klucz do zrozumienia naszego narodu, narazilibyśmy się na zasadnicze nieporozumienie. Nie rozumielibyśmy samych siebie. Nie sposób zrozumieć tego narodu, który miał przeszłość tak wspaniałą, ale zarazem tak straszliwie trudną, bez Chrystusa.
Nie sposób zrozumieć tego miasta, Warszawy, stolicy Polski, która w roku 1944 zdecydowała się na nierówną walkę z najeźdźcą, na walkę, w której została opuszczona przez sprzymierzone potęgi, na walkę, w której legła. Na walkę, w której legła pod własnymi gruzami, jeśli się nie pamięta, że pod tymi samymi gruzami legł również Chrystus Zbawiciel ze swoim krzyżem sprzed kościoła na krakowskim przedmieściu. Nie sposób zrozumieć dziejów Polski od Stanisława na Skałce do Maksymiliana Oświęcimia, jeśli się nie przyłoży doń tego jeszcze jednego i tego podstawowego kryterium, któremu na imię Jezus Chrystus. Tysiąclecie Chrztu Polski, którego szczególnie dojrzałym owocem jest święty Stanisław. Tysiąclecie Chrystusa w naszym wczoraj i dzisiaj jest głównym motywem tej mojej pielgrzymki, mojej dziękczynnej modlitwy wspólnie z wami wszystkimi, drodzy rodacy, których Jezus Chrystus nie przestaje uczyć wielkiej sprawy człowieka. Z wami, dla których Chrystus nie przestaje być wciąż otwartą księgą nauki o człowieku, o jego godności, o jego prawa, a zarazem nauki o godności i prawach narodu. Księże prymasie, pragnę tę najświętszą ofiarę wspólnie z braćmi, biskupami, kapłanami złożyć we wszystkich intencjach, które wasza eminencja wymienił na początku. W dniu dzisiejszym na tym placu zwycięstwa w stolicy Polski proszę poprzez wielką modlitwę Eucharystii wspólnie z wami, aby Chrystus nie przestał być dla nas otwartą księgą życia na przyszłość, na nasze polskie jutro. Stoimy tutaj, drodzy rodacy, w pobliżu grobu nieznanego żołnierza. W dziejach Polski, dawnych i współczesnych, grób ten znajduje szczególne pokrycie, szczególne uzasadnienie. Na ilu to miejscach ziemi ojczystej padał ten żołnierz? Na ilu to miejscach
Europy i świata przemawiał swoją śmiercią, że nie może być Europy sprawiedliwej bez Polski niepodległej na jej mapie. Na ilu to polach walk świadczył ten żołnierz o prawach człowieka wpisanych głęboko w nienaruszalne prawa narodu, ginąc za wolność naszą i waszą. Gdzie są ich groby, Polsko? Pyta ojczysty poeta. Gdzie ich nie ma? Ty wiesz najlepiej. I Bóg wie na niej. Dzieje ojczyzny, napisane przez grób jednego nieznanego żołnierza. Przyklęknąłem przy tym grobie wspólnie z księdzem prymasem, aby oddać cześć każdemu ziarnu, które padając w ziemię i obumierając w niej, przynosi owoc. Czy to będzie ziarno krwi żołnierskiej przelanej na polu bitwy, czy ofiara męczeńska w obozach i więzieniach, czy to będzie ziarno ciężkiej, codziennej pracy w pocie czoła, na roli, czy warsztacie, w kopalni, w hutach i fabrykach. Czy to będzie ziarno miłości rodzicielskiej, która nie cofa się przed daniem życia nowemu człowiekowi i podejmuje cały trud wychowawczy. Czy to będzie ziarno pracy twórczej w uczelniach, instytutach, bibliotekach, na warsztatach narodowej kultury? Czy to będzie ziarno modlitwy i posługi przy chorych, cierpiących, opuszczonych? Czy to będzie ziarno samegoż cierpienia na łożach szpitalnych, klinika, sanatoria, podoba. Wszystko, co Polskę stanowi, skąd pochodzą te słowa? Księże prymasie, tak głosi akt milenijny złożony przez ciebie i Episkopa Polski na Jasnej Górze. Wszystko, co Polskę stanowi, to wszystko w rękach Boga Rodzicy. Pod krzyżem na Kalwarii i w wieczerniku zielonych świąt. To wszystko, dzieje ojczyzny, tworzone przez każdego jej syna i każdą córkę, od tysiąca lat i w tym pokoleniu, i w przyszłych, choćby to był człowiek bezimienny i nieznany, tak jak ten żołnierz, przy którego grobie stoimy. To wszystko
i dzieje ludów, które żyły wraz z nami i wśród nas, jak choćby ci, których setki tysięcy zginęły w murach warszawskiego getta. To wszystko w tej Eucharystii ogarniam myślą i sercem i włączam w tę jedną, jedyną ofiarę Chrystusa najświętszą na placu zwycięstwa. I wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam. W całej głębi tego tysiąclecia wołam przed dzień święta zesłania. Wołam wraz z wami wszystkimi. Niech stąpi Duch Twój. Niech stąpi Duch Twój. I odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Amen.